czego powinieneś oczekiwać od topowego smartfona. Przyjmijmy, że mamy 3000 zł i szukamy dobrego smartfona. Za tę kwotę bez problemu kupicie topowe urządzenie. Ale czym powinno się ono charakteryzować? Smartfon musi przykuwać wzrok, bo coraz częściej stanowi element naszego stylu. HTC U11 mamy na przykład krystaliczną powierzchnię odbijającą światło podczas ruchu, tworząc w ten sposób piękne refleksy. To nie wszystko. Smartfon z wyższej półki cechuje się dziś bardzo cienkimi ramkami wokół ekranu. Użytkownicy lubią duże wyświetlacze, ale już nie przepadają za dużymi telefonami. Dobrze też, gdyby obudowa była odporna na wodę i kurz. W topowym segmencie zgodność z normą IP67 powinna być absolutnym standardem. Dzieje się nie w smartfonach z najwyższej półki oczekiwać najmocniejszych podzespołów? Tutaj od lat prym wiedzie firma Qualcomm, której najnowszy 8-rdzeniowy chip Snapdragon 835 gwarantuje użytkownikowi nieskazitelnie płynną pracę urządzenia idącą w parze z wysoką wydajnością w grach 3D oraz aplikacjach. Tu swoje pazurki pokazuje GPU Adreno 540. Słowem, mając smartfona z takim układem, uruchomimy na nim praktycznie wszystko. Nie możemy jednak bagatelizować roli pamięci. Odpowiednio dużo RAMu pozwala na działanie większej liczby procesów w tle, a także multitasking. Komfort użytkowania zapewnia obecnie już poziom 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Oczywiście dobrze, gdyby użytkownik miał też do dyspozycji slot na microSD. Jeśli chodzi o wyświetlacz, sprawa jest prosta. Musi być duży, jasny i cechować się wysoką rozdzielczością. Oczywiście ważne są też inne parametry, jak jasność, kontrast i odpowiednie odwzorowanie koloru. 5,5 cala w rozdzielczości 1440x2560 pikseli jest prawdopodobnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem, które w połączeniu z cienkimi ramkami wokół doskonale leży w dłoni. Niegdyś istniało przekonanie, że dobry aparat to dużo megapikseli. A tymczasem o wiele ważniejszy jest ich rozmiar, a także przysłona. W takim HTC U11 mamy f1.7, co sprawia, że nawet przy słabym świetle powinniśmy z powodzeniem wykonać co najmniej przyzwoite zdjęcia. A nie zapominajmy o dodatkach, jak zaawansowana optyczna stabilizacja obrazu oraz szybki, skuteczny autofokus. Producenci implementują też software'owe dodatki, jak na przykład Auto HDR Boost w HTC U11, który mierzy najciemniejsze i najjaśniejsze punkty, a także ulepsza tekstury i kolory, zwiększa widoczność szczegółów oraz redukuje szumy. Kupując smartfona za ponad 3000 zł oczekujemy czegoś więcej, często wręcz fajerwerków, i tutaj producenci mają ogromne pole do popisu. Już podczas rozpakowywania naszego nowego smartfona możemy krzyknąć wow, widząc w pudełku na przykład słuchawki z aktywną redukcją szumu. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Oprogramowanie wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji, interakcja ze smartfonem poprzez uciskanie obudowy, okazuje się, że sposób wchodzenia w interakcję z naszym urządzeniem można wymyślić na nowo. Co jeszcze? Oczywiście to tylko pewien wycinek elementów, które stanowią kluczową rolę w topowym smartfonie. Wiele bowiem zależy od indywidualnych preferencji użytkownika. Jeden skupi swoją uwagę na długim czasie pracy na baterii, kiedy inny będzie szukał krystalicznie czystego brzmienia wbudowanych głośniczków. A wy? Czego oczekiwalibyście od smartfona za 3000 zł?